W dzisiejszym materiale przetestuję procesor za 40 zł, czyli trójkę 3220 na soket LGA1155. Ten dwurdzeniowy i czterowątkowy procesor miał swoją premierę w 2012 roku. Jest on oparty na 22-nanometrowej architekturze, a więc pochodzi z trzeciej generacji procesorów Intela. I trójkę 3220 wyposażono również w niezbyt wydajny zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 2500. TDP tego procesora wynosi zaledwie 55 W. Taktowanie tej trójki wynosi 3,3 GHz. Brakuje jej wsparcia dla instrukcji AVX2.0, ale na szczęście nie powinno nam to przeszkadzać podczas grania w gry. Jednak zanim ktoś z Was kupi taki procesor, warto sprawdzić, czy oprogramowanie, z którego korzystacie, nie wymaga czasem takich instrukcji. Warto zadać pytanie, czy w ogóle powinno się myśleć nad zakupem tego procesora w 2019 roku. Aby to sprawdzić, wykorzystałem mojego RX 570. Jednak pojawiły się drobne komplikacje, bo na początku komputer nie chciał wstać z tak nową kartą graficzną. Postanowiłem więc przełączyć się na Integrę i zaktualizować BIOS, co okazało się skuteczne, bo zaraz po aktualizacji BIOS-u wszystko zaczęło działać prawidłowo. Nie wiem, czy jest to problem tylko z tą płytą na chipset H61, czy może wszystkie płyty z chipsetem H61 wymagają aktualizacji BIOS-u, ale warto o tym wiedzieć, żeby po zakupie komputera nie było niespodzianek. No ale jak już wszystko w końcu działa, to możemy przejść płynnie do benchmarków i zobaczyć, jak radzi sobie ta i trójka. We wszystkich testowanych przeze mnie grach RX 570 był w znacznym stopniu ograniczony przez i3 3220, która po prostu nie wyrabiała. Na pewno nie polecam łączyć tej karty z tym procesorem. Wyjątkiem był jedynie benchmark For Honor, gdzie w jednej części testu procesor ograniczał kartę graficzną, a w drugiej to karta graficzna była ograniczeniem. Jeśli chodzi o soket 1155, poleciłbym prędzej i5 2500K, a już na pewno i7 2600K, z którą nie ma problemów w 2019 roku. Może kiedyś uda mi się przetestować te procesory. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tej i3. W grach nie radzi sobie najlepiej, szczególnie wtedy, kiedy procesor jest potrzebny. Myślę, że do internetu jest to wystarczający procesor, ale raczej nie do grania. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie taki procesor w 2019 roku. Dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.